Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych widzów, widzów szczególnie Uniwersytetu Biblijnego na naszej antenie. Dzisiaj spotkanie z wykładowcami Katedry Hermeneutyki Biblijnej, czyli stawiamy sobie pytania do Biblii. Naszymi wykładowcami są ksiądz profesor Mariusz Rosik. Szczęść Boże. Szczęść Boże, gorąco witam wszystkich Państwa. Wykładowca papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i drugim wykładowcą jest ksiądz dr Mariusz Szmajdziński. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Drodzy Państwo, dzisiaj spróbujemy dzięki naszym wykładowcom odpowiedzieć sobie, jak czytać Pismo Święte, jak po nie sięgnąć, żeby się, mam nadzieję, też i nie zniechęcać. Zapraszam serdecznie. Kończymy już drugi rok wykładów w naszym telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym. To już jest, jak zostało to wspólnie obliczone z ojcem Grzegorzem, 36 odcinek. I z radością odnotowujemy fakt powiększania się grona naszych słuchaczy, czyli naszych studentów. I w dotychczasowych odcinkach w ramach katedr egzegezy i teologii Starego i Nowego Testamentu, czy w ramach tutaj naszych spotkań, pytań do Biblii, poznajemy bogactwo orędzia biblijnego, czyli tego, co mówi do nas Bóg. Jednocześnie w każdym odcinku zachęcamy do tego, aby czytać Pismo Święte. I tak właściwie to jest główny cel telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, jak i każdych spotkań biblijnych. Nie wystarczy bowiem mówić czy słuchać o Piśmie Świętym, ale należy je nade wszystko czytać, czytać i czytać. Przypomnijmy sobie, że właśnie wezwanie do czytania stało się takim głównym impulsem w życiu świętego Augustyna do nawrócenia. I mamy uważnie czytać Pismo Święte, ponieważ zdajemy jednocześnie sobie sprawę, że nie jest to lektura łatwa. Czytać z wielką uwagą, starannością, tak jak to było na przykład w przypadku świętego Hieronima, patrona wszystkich miłośników Biblii. Widzimy tutaj świętego Hieronima zatopionego w lekturze Pisma Świętego. I w dzisiejszym programie zostaną omówione pewne konkretne wskazania, poparte odpowiednimi przykładami biblijnymi, podane pewne zasady, jak mamy czytać Pismo Święte, aby je poznawać i rozumieć. W myśl zasady poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Pierwsza zasada, którą chcielibyśmy się dzisiaj podzielić, jest wręcz oczywista. Niektórzy mogliby powiedzieć, że banalna. A mianowicie brzmi ona tak. Należy korzystać z właściwego przekładu Pisma Świętego. Wiemy, że w ostatnich latach również na polskim rynku wydawniczym, teologicznym, religijnym pojawia się cała masa różnego rodzaju przekładów Biblii i bardzo dobrze, bo każdy przekład ubogaca naszą lekturę, ubogaca nasze rozumienie Pisma Świętego. Niemniej jednak trzeba zdać sobie sprawę, że każdy przekład, każde tłumaczenie Biblii jest w pewnym sensie już jej interpretacją. I nie może być inaczej, bo taka jest ogólna zasada filologiczna. Posłuchajmy się może przykładem. Otóż, kiedy przewracamy kartę Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale tej Ewangelii natrafiamy na piękny opis, wręcz romantyczny opis spotkania Jezusa pod osłoną nocy z faryzeuszem o imieniu Nikodem. To właśnie w tej rozmowie Jezus tłumaczy Nikodemowi, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. I właśnie w tej rozmowie Jezus mówi do Nikodema, faryzeusza, kto nie narodzi się z wody i ducha, ten nie może ujrzeć Królestwa Niebieskiego. Otóż zazwyczaj w naszych polskich tłumaczeniach termin duch pisany mamy dużą literą, co wprost sugeruje, że chodzi o Ducha Świętego. Tymczasem, gdybyśmy wzięli do ręki oryginalny tekst Biblii, zwłaszcza te najstarsze kodeksy,
które zostały nam przekazane, to zauważymy, że były pisane one tak zwaną majuskułą albo minuskułą, czyli albo bądź, powiedzielibyśmy dzisiaj, wielkimi literami, albo małymi literami. I każdy tłumacz musi zinterpretować tłumaczony przez siebie tekst. W tym wypadku musi dać sam sobie odpowiedź na pytanie, czy termin duch napisać dużą literą, czy może chodzi o ducha, który jest w człowieku. Sięgnijmy na przykład do fragmentu pierwszego listu do Tesaloniczan 5:23, kiedy to święty Paweł mówi: sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana. Można więc interpretować tę jezusową wypowiedź o narodzeniu z ducha, myśląc o duchu, który jest w człowieku. Każdy z nas, gdy się rodzi, uczy nas teologia, jesteśmy w stanie grzechu pierworodnego. Nasz ludzki duch jest oddzielony od Boga, który również jest duchem. I chrzest święty, czyli narodzenie z wody i z ducha, sprawia, że nasz ludzki duch łączy się na nowo z Duchem Bożym. Duch Święty zamieszkuje w naszym duchu. I dzięki temu ten nasz duch ożywa. Można więc również, by to jezusowe zdanie, kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może ujrzeć Królestwa Niebieskiego, odnieść do ducha ludzkiego. Bo, jak wspomnieliśmy, każde tłumaczenie jest już interpretacją. Tak. Innym przykładem różnic w przekładach jest 27 werset z pierwszego rozdziału Ewangelii Łukaszowej. To scena zwiastowania, kiedy archanioł Gabriel przychodzi do Maryi i pozdrawia ją słowami: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś niewiastami. Chodzi w tym przypadku o słowa pełna łaski. Po grecku jest to imię słów kecharitomene. Tłumaczony jest, tak jak widzimy w przekładzie Biblii Tynieckiej, pełna łaski, ale można spotkać w niektórych przykładach, że ten imię słów jest oddany za pomocą wyrażenia napełniona łaską. I dokładnie zastanawiając się nad tymi sformułowaniami, zauważamy, że to bardzo mocno wpływa na rozumienie daru, jaki został udzielony Maryi przez Boga. Pełna łaski oznacza, że rzeczywiście Maryja ma łaskę udzieloną przez Boga w sposób przeobfity, całościowo. Natomiast napełniona łaską sugeruje, że wyjątkowy dar, ale który może być udzielony jeszcze więcej. I to wpływa nie tylko już na rozumienie tego daru udzielonego Maryi, ale także na rolę Maryi, na jej ukoronowanie, na jej uwieńczenie chwałą. Ksiądz profesor Mariusz wspomniał o różnych przekładach, korzystać z należytego przekazu, przekładu. Można się zapytać teraz, który to przekład? Otóż dla nas bardzo ważnym takim spostrzeżeniem czy sygnałem co do właściwego przekładu jest tak zwany imprimatur, czyli aprobata władzy kościelnej udzielona dla konkretnego wydania. Wydania i przekłady Biblii z takim właśnie imprimatur w naszym języku są następujące. Jest to chyba najbardziej nam znana Biblia Tyniecka, nazywana także Biblią Tysiąclecia. To właśnie z tego przekładu słuchamy Słowa Bożego podczas liturgii mszy świętej. Inny przekład to najnowszy przekład, opatrzony bardzo starannymi komentarzami, przypisami, nazywany Biblia Paulistów. Następnie mamy przekład Biblia Poznańska, również bardzo zasłużony, czcigodny przekład, także z komentarzami. Mamy także przekład nazywany Biblią Interlinearną. Jest to bardzo ciekawe wydanie zarówno Starego i Nowego Testamentu. A to określenie interlinearne, czyli jakby między wierszami, między liniami, wiąże się z tym, że jest zapisany tekst hebrajski bądź tekst grecki dla Nowego Testamentu czy ksiąg greckich Starego Testamentu, a pod tą linią
języka oryginalnego jest staranny, bardzo dokładny, dosłowny przekład na język polski. Pojawiły się ostatnio jeszcze dwa bardzo ciekawe przekłady, bardzo ważne dla kultury biblijnej i historii rozwoju przekładów. To już może przekłady, lektura dla bardziej zaawansowanych miłośników Biblii, bardziej zaawansowanych czytelników Biblii, ale należy o nich wspomnieć. Otóż przekład Septuaginty, czyli Biblii greckiej, jest już dokonany całościowy przekład. Niedawno ukazał się drukiem, a autor tego przekładu, ksiądz profesor Popowski, dokończył tego dzieła, ponieważ w niedługim czasie po wydaniu Septuaginty swojego tłumaczenia zmarł. I teraz powstała nowa inicjatywa nazywana Biblią Aramejską. Są to przekłady targumów do poszczególnych ksiąg czy grupy ksiąg Starego Testamentu, gdzie także poprzez te przykłady możemy poznawać niezwykłe bogactwo i interpretację, to czym właśnie wspominał ksiądz profesor Mariusz na przykładzie dokonanym na język aramejski. Kiedy mamy już w ręku właściwy przekład Pisma Świętego, dokonany z języków oryginalnych, greckiego, aramejskiego, hebrajskiego, to wtedy przystąpić możemy do właściwej lektury. I tutaj jedna z naczelnych, z najbardziej ważnych zasad interpretacji Pisma Świętego głosi, że należy podczas interpretacji koniecznie uwzględnić gramatyczny kontekst czytanego tekstu, kontekst literacki. Trzeba więc zobaczyć, czytając dany fragment, co jest wcześniej, co jest później, bo ten kontekst bezpośrednio wpływa na rozumienie interesującego nas tekstu. Posłuchajmy się tutaj przykładem zaczerpniętym z Ewangelii według świętego Mateusza. Otóż w 10 rozdziale tej Ewangelii, zwanym mową misyjną, Jezus wzywa nas do podjęcia krzyża. Mówi, kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mi godzien. Mówiliśmy już o tym fragmencie w jednym z poprzednich programów, więc teraz tylko przez chwilkę zatrzymajmy się nad jego interpretacją. Otóż bardzo często w powszechnej interpretacji ten fragment odnosimy do choroby fizycznej. Mówimy nawet o krzyżu choroby. Czy jednak kontekst, bezpośredni kontekst tego tekstu pozwala nam na taką interpretację? Zapytajmy, wczytując się w kontekst, co Jezus ma na myśli, mówiąc krzyż. Mówi w 10 rozdziale Mateusza Jezus takie słowa: miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom, w synagogach będą was biczować, przed namiestników i królów będą was wodzić z mojego powodu. Brat wyda brata na śmierć, będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Dzieci powstaną przeciw rodzicom. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść na ziemi pokój. Widzimy tutaj bardzo jasną zapowiedź prześladowań. Jezus więc, gdy zachęca do podjęcia krzyża, ma na myśli prześladowania z powodu głoszenia Ewangelii. Natomiast ta druga interpretacja, gdzie mowa jest o krzyżu choroby, jest mocno zakotwiczona w tradycji Kościoła. Niemniej jednak nie wynika wprost z kart biblijnych. I w ten właśnie sposób widzimy, jak przebadanie bezpośredniego kontekstu literackiego danego fragmentu wpływa na jego interpretację. Tak. Innym przykładem uwzględnienia kontekstu, który wzbogaca interpretację samego tekstu, jest przypowieść o synu marnotrawnym. Tak ją powszechnie nazywamy. To 15 rozdział Ewangelii Łukaszowej. Papież Benedykt XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu nazywa tę przypowieść przypowieścią o dwóch synach. Owszem, postać młodszego syna jest wyrazistsza i dominuje w narracji. To przecież on zażądał część majątku, odszedł w dalekie strony, przeszedł zmienne koleje życia, łącznie z powrotem do domu w wielkim upokorzeniu. Postać starszego syna natomiast jawi się, wydawałoby się, jedynie epizodycznie, pod koniec całej narracji. I w pierwszym odczuciu możemy powiedzieć, że rzeczywiście ten syn jest w porządku,
a jego pojawienie się w narracji służy jedynie wyeksponowaniu gestu miłosierdzia ojca wobec tego młodszego syna, zwanego marnotrawnym. I doprecyzowaniu tego, co właśnie tenże młodszy jego syn, młodszy jego brat robił w dalekich stronach. Spojrzenie jednak na cały rozdział, poczynając od pierwszych słów 15 rozdziału, pozwala na rozpoznanie właściwej roli syna w tejże przypowieści, a w zasadzie kim on jest i czego potrzebuje. Przypowieść o ojcu miłosiernym jest poprzedzona dwoma przypowieściami. O dobrym pasterzu, czy też o zagubionej owcy i o zagubionym pieniążku. Obie przypowieści mają podobny schemat. Pasterz oraz gospodyni domowa gubią rzecz, odpowiednio owce i pieniążek. Po czym dokładają wielkich starań, ażeby tę zgubę odnaleźć, nie bacząc nawet na bilans zysków i strat, jak to może być w przypadku pasterza, który pozostawia 99 owiec na górze, bezpańsko byśmy powiedzieli. Z chwilą odnalezienia tej zagubionej rzeczy, owieczki, pieniążka, powstaje tak ogromna radość u tych dwojga ludzi, że musi być ona dzielona z innymi, z przyjaciółmi i sąsiadami. Ten schemat i ten motyw radości jest wyraźnie zaznaczony w tych obu wcześniejszych przypowieściach. I to służy jako obraz niebiańskiej radości z powrotu grzesznika do wspólnoty, z nawrócenia się grzesznika i jego otwarcia, ponownego przylgnięcia do Pana Boga. I teraz po przypomnieniu treści tych przypowieści, zwróćmy uwagę, gdzie te przypowieści poprzedzające przypowieść o synu marnotrawnym mają miejsce. Pierwsza z nich, czyli przypowieść o owcy, jest poza domem, gdzieś na pustyni. Natomiast druga, przypowieść o znalezionym pieniążku, jej akcja odbywa się wewnątrz domu, w mieszkaniu. A gdzie przebywają synowie z tej trzeciej przypowieści? Właśnie jeden idzie poza dom, wychodzi z domu, a drugi przebywa w domu i cały czas jest z ojcem. Więcej, bardzo mocno to podkreśla. Ja nigdy ciebie nie opuściłem. I co nam pokazuje takie kontekstualne rozumienie czy patrzenie na przypowieść o dwóch synach? Właśnie już nie o synu marnotrawnym, ale o tych dwóch. Że zaginąć można poza domem, tak jak w przypadku zagubionej owcy i tego młodszego syna, jak i wewnątrz domu, jakby wewnątrz wspólnoty wierzących. Tak jak ten pieniążek, którego poszukuje gospodyni i starszy syn, który wiernie trwa przy ojcu. Motyw świętowania i ucztowania zostaje zatem spotęgowany wtedy, kiedy syn, ten starszy syn, zrozumie, że musi się także nawrócić, że on także jest tym zagubionym, że nie zaginął tylko jego młodszy brat, ale również on sam. Ponadto wcześniejsze przypowieści o owcy i pieniążku pozwalają wydobyć jeszcze jedno bogactwo z przypowieści o dwóch synach. Bez tych przypowieści w zasadzie trudno by było wyłuskać tę prawdę. Otóż chodzi o właściwe odczytanie, kim jest ojciec. Zwróćmy uwagę, w przypowieściach wcześniejszych pojawili się odpowiednio mężczyzna w obrazie pasterza oraz kobieta, gospodyni. Ich zajęcia są charakterystyczne dla ówczesnych realiów. Mężczyzna pracujący poza domem,
i kobieta zajmująca się domem, tym, co w środku. Co to pokazuje? Jeżeli te postacie obrazują Boga, to Jezus wyraźnie wskazuje, że On szuka zarówno zaginionego grzesznika, tak jak pasterz tej zagubionej owcy, ale jednocześnie nie pozostawia bezpańsko całej wspólnoty. On również jest pasterzem czy gospodarzem, dobrym gospodarzem wewnątrz domu i zajmuje się tymi, którzy niejako w tej wspólnocie pozostali. I w ramach potrzeby poszukuje ich, a odnajdując troszczy się, opiekuje. To już obrazy zaczerpnięte chociażby z przypowieści o dobrym pasterzu z księgi Ezechiela. Więcej, pasterz i gospodyni przeniesieni łącznie na obraz ojca z przypowieści o dwóch synach pozwalają widzieć zupełnie w nowym świetle obraz Pana Boga. Obraz ukazywany już przez proroków Starego Testamentu. To znaczy Bóg, który jest miłosiernym ojcem o matczynym synu. Prorok Izajasz bardzo pięknie tę prawdę wyraża. Czyż może kobieta zapomnieć o swym dziecku, o owocu swojego łona? Ale prorok dopowiada, nawet gdyby ona zapomniała, to ja, mówi Bóg, nie zapomnę o tobie. I tę prawdę, jakby sumę miłości tej ojcowskiej i matczynej, zebranej razem w Panu Bogu, tak jak po prostu to ludzkimi pojęciami możemy wyrazić, bardzo pięknie przekazał Rembrandt. Ojciec, który obejmuje syna, który rzeczywiście, jak widzimy, powrócił z dalekich stron, w łachmanach. Ale ta miłość jest ukazana poprzez dłonie, które już jakby nie uniemożliwiały powrót, odejście, ponowne odejście z domu rodzicielskiego. Widzimy wyraźnie różnicę w tych dłoniach. Jedna dłoń męska, umięśniona, spracowana. Widać, że to człowiek, który doszedł pracą własnych rąk do wielkiego majątku. Druga dłoń jest z kolei smukła, delikatna, pełna wdzięku. I można się zapytać, czy artysta tej miary, co Rembrandt, aż tak bardzo się pomylił. Nie. To jest właśnie wyrażenie tej prawdy o potędze Bożej miłości, że przez Boga jesteśmy ogarnięci miłością, którą my pojmujemy, czy odczuwamy w naszym domu rodzicielskim jako miłość matczyna i ojcowska. I widzimy właśnie, jak kontekst, uwzględnienie kontekstu, uwzględnienie tych dwóch przypowieści o owcy i pieniążku pozwala nam w sposób o wiele bogatszy zinterpretować tę trzecią, wydaje się rzeczywiście najważniejszą przypowieść w 15 rozdziale Ewangelii Łukaszowej. Kolejna zasada, która okazuje się niezwykle przydatna przy naszej osobistej lekturze Pisma Świętego, brzmi: należy uwzględnić miejsca paralelne. Miejsca paralelne to znaczy takie, które opowiadają o tym samym wydarzeniu, o którym czytamy, ale najczęściej w innej księdze. Porównanie tych dwóch tekstów, które mówią o tym samym wydarzeniu, bardzo ubogaca naszą interpretację. Może posłuchajmy się przykładem zaczerpniętym z Jezusowego kazania na górze. Otóż w 5 rozdział Ewangelii Mateusza rozpoczyna opowieść o Jezusowym kazaniu na górze. Jezus wyszedł na górę, gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i zaczął nauczać ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Jezus rozpoczyna kazanie na górze właśnie od proklamacji 8 błogosławieństw. Niezwykle ciekawe okazuje się zestawienie tego tekstu z tekstem paralelnym zapisanym na kartach Ewangelii Łukasza. Otóż u Łukasza, nieco paradoksalnie, czytamy w 6 rozdziale od 17 wiersza takie słowa: Jezus zeszedł z nimi, uczniami, na dół
i zatrzymał się na równinie. Podniósł oczy do swoich uczniów i mówił: błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Niebieskie. Ta pozorna sprzeczność na pierwszy rzut oka okazuje się bardzo ubogacająca naszą interpretację, bo kiedy widzimy, że u Mateusza Jezus wychodzi na górę, u Łukasza Jezus schodzi na dół, to każdy rozważny czytelnik stawia sobie pytanie, dlaczego taka rozbieżność? I poszukiwania odpowiedzi na to pytania ukazują nam, że ewangelista Mateusz zupełnie świadomie umieszcza postać Jezusa na górze. Mateusz bowiem postanowił ukazać w swojej Ewangelii Jezusa jako nowego Mojżesza. Mateusz, który był Żydem z pochodzenia i adresował swoją Ewangelię do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, do judeochrześcijan, zdawał sobie sprawę, jak niezwykłą rolę w historii narodu wygranego odegrał Mojżesz. Jak Mojżesz niegdyś wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej, tak teraz nowy Mojżesz, Jezus, wyprowadza tych, którzy w Niego wierzą, a więc Kościół, z niewoli grzechu. Jezus jest więc nowym Mojżeszem. A ponieważ to Mojżesz w Starym Testamencie wszedł na górę Synaj i tam dał ludowi Starego Przymierza dekalog, prawo Starego Przymierza, tak samo teraz Jezus jako nowy Mojżesz musi wejść na górę, by tam z góry proklamować prawo nowego przymierza, nie tylko błogosławieństwa, ale przede wszystkim przykazanie miłości Boga i bliźniego, które znajduje się w kazaniu na górze. A swoją drogą, proszę Państwa, jest też tak, że te teksty nie są sprzeczne również z tego powodu, że wiemy, iż zwyczajem starożytnych wędrownych nauczycieli było to, że bardzo często powtarzali swoje nauki. Możemy mieć więc niemal pewność, że Jezus wypowiadał błogosławieństwa nie tylko na górze, nie tylko na równinie, ale być może i w świątyni, i w synagodze, i w wieczerniku, i na placach, gdy spotykał się z tłumami. Bardzo często bowiem to samo nauczanie rabbich było przekazywane w różnych miejscach. Tak. Rozbieżności, o których mówił ksiądz profesor Mariusz, są także obecne w Starym Testamencie. Rozbieżności dotyczące tego samego wydarzenia. Nawet tak prawdę mówiąc, w Starym Testamencie są one liczniejsze i ktoś może ze zdziwieniem stwierdzić, że nawet w obrębie tej samej księgi pojawiają się rozbieżności. Więcej, w bardzo bliskim czy wręcz bezpośrednim sąsiedztwie, jak na przykład opis stworzenia świata, a dokładnie stworzenia człowieka. Przypomnijmy sobie, pierwszy dokonuje się poprzez słowo, wypowiedziane po pewnym namyśle. Bóg rzekł: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i kobietę. Drugi natomiast przebiega zgodnie z wyznaczeniem całego opowiadania z drugiego rozdziału poprzez wykonanie konkretnej czynności, powiedzielibyśmy nawet pracy. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. I do tego jeszcze można dołączyć opis stworzenia kobiety, to opis stworzenia Ewy, która powstaje z żebra wyjętego podczas snu Adama. Widzimy tutaj pozorne jakieś rozbieżności, powiedzielibyśmy, jak to możliwe w ramach tych dwóch pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Ale tak naprawdę te dwa teksty, w pierwszym odczuciu zupełnie różne, one znakomicie się uzupełniają. Otóż teolodzy, filozofowie, antropolodzy próbują wyjaśnić, co to znaczy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Odpowiedzi pada cały szereg. Wolność, wolna wola, myślenie, racjonalność i tak dalej, i tak dalej. Także padają odpowiedzi odnośnie sfery uczuć człowieka. Ale łącząc te dwa opisy,
nie mamy wątpliwości, co jest obrazem, Bożym obrazem w nas samych. Co to znaczy, że jesteśmy podobni do Boga? Oto Bóg, kiedy według tego drugiego opisu, właśnie po ulepieniu człowieka i po tchnięciu, po daniu tchnienia, czy też ducha, tak można przetłumaczyć, tak można rozumieć ten tekst, stwierdza, że nie jest dobrze, ażeby człowiek był sam. I Bóg dopowiada, uczynię mu zatem odpowiednią pomoc. Potem następuje opis stworzenia drugiego człowieka, czyli kobiety. Dlaczego nie jest dobrze, aby człowiek był sam? I co to znaczy, że ten drugi stworzony człowiek będzie odpowiednią pomocą? Otóż, skoro człowiek jest stworzony na obraz Boga, a z Nowego Testamentu wiemy, że Bóg jest miłością, to właśnie człowiek, żeby stawać się podobnym do Boga, więcej, możemy powiedzieć nawet tak z filozoficznego, z fenomenologicznego punktu widzenia, aby stawał się w pełni człowiekiem, musi kochać. A żeby kochać, potrzebny jest drugi człowiek. I tak należy rozumieć tę odpowiednią pomoc. Właśnie drugi człowiek zostaje stworzony, ażeby mógł, ten pierwszy mógł kochać. Mógł rzeczywiście upodabniać się do swojego Stwórcy, do Boga, który jest miłością. I widzimy, bardzo często to jest właśnie, te rozbieżności są stawiane w formie pewnego zarzutu wobec Biblii, że dokonuje ona jakiegoś niewłaściwego przewartościowania, czy podaje bardzo odmienne, sprzeczne, a więc ktoś powie fałszywe informacje. Nie. Te rozbieżności absolutnie nie mają nic wspólnego z kłamstwem, z wprowadzaniem nas w błąd, ale właśnie pozwalają nam wydobyć bogactwo orędzia biblijnego. Wzajemnie się uzupełniają. Ten pierwszy opis uzupełnia drugi i tak samo ten drugi, starszy chronologicznie, dopowiada, dookreśla pierwszy. Kolejna zasada, z którą chcielibyśmy się podzielić, mówi o tym, iż czytając Biblię, należy uwzględnić rozwój idei biblijnych. Otóż niektórzy badacze twierdzą, że ta jedna księga, jedna święta księga powstawała na przestrzeni około 1300 lat. Najstarsze karty Biblii to być może XII wiek przed Chrystusem, może troszkę później. Najmłodsze karty Nowego Testamentu to pewnie koniec I wieku po Chrystusie, a więc mamy 1200 lat. Jest więc zupełnie zrozumiałe, że niekiedy te same pojęcia, te same terminy, te same idee są inaczej rozumiane przez autorów różnych ksiąg, choćby właśnie ze względu na kontekst historyczny, w jakim powstawały. Posłuchajmy się pewnym przykładem. Pobiegnijmy myślą aż do X wieku przed Chrystusem, kiedy to nad Izraelem, nad całym narodem wybranym panował król Dawid. Otóż Żydzi byli przekonani, wierzyli, że jedynym królem nad Izraelem jest sam Bóg. Natomiast ziemski monarcha jest jedynie przedstawicielem Boga, który króluje w jego narodzie. A ponieważ Bóg wie wszystko, więc Bogu nie potrzeba mówić, ile mieszkańców ma w swoim narodzie, w swoim państwie, jak wiele osób mu podlega. Tymczasem król Dawid postanowił dokonać spisu ludności. I prorocy widzieli to jako grzech. Powiedzieli, Dawid wchodzi w kompetencje samego Boga. Chce wiedzieć to, co Bóg wie, a przecież to On jest jedynym królem nad naszym narodem. Niezwykle ciekawe okazuje się porównanie dwóch tekstów, które opowiadają o tym wydarzeniu. Otóż autor pierwszej księgi Kronik tak rozpoczyna swoją opowieść o spisie ludności dokonanym przez Dawida. Mówi, powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, aby policzył Izraela. To szatan odpowiedzialny jest za działanie, które prorocy uznali za grzech.
Nie ma w tym nic dziwnego, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że to właśnie szatan ostatecznie odpowiedzialny jest za zło. Ale jeżeli sięgniemy do opisu tego samego wydarzenia w drugiej księdze Samuela, autor tej księgi rozpoczyna opis spisu ludności w takich słowach. Jeszcze raz, Pan zapłonął gniewem przeciwko Izraelitom. Pobudził przeciw nim Dawida słowami: idź i policz Izraela i Judę. Okazuje się, że tym razem czynność, która uznana była za zło, przypisana jest samemu Bogu. To Bóg skłonił Dawida do tego, aby dokonał spisu ludności. Dlaczego tak się dzieje? Zapytajmy. Otóż okazuje się, że w pierwotnych formach religijności Izraela Panu Bogu przypisywano wszystko, co się dzieje. Zarówno dobro, jak i zło. Bóg był odpowiedzialny za to, co dobrego dzieje się na świecie, ale także za złe rzeczy. Widziano w Bogu monarchę, który absolutnie wszystkim rządzi i kieruje na tym świecie. Gdyby bowiem Izraelici uznali, że istnieje szatan, zły duch, który jest całkowicie przeciwny Panu Bogu i on odpowiada za zło, to być może ze strachu, z lęku przed szatanem zaczęliby również jemu oddawać pokłon i wtedy monoteizm by upadł. Okazuje się, że właśnie dla ochrony wiary w jednego Boga, dla ochrony monoteizmu, Bóg stopniowo objawiał swoją prawdę o tym, iż szatan jest jego przeciwnikiem, iż szatan jest odpowiedzialny za zło. Ale wystarczyło około 100, może 150 lat, by monoteizm na tyle utwierdził się w Izraelu, że po pewnym czasie można już było mówić, że to szatan odpowiedzialny jest za zło i właśnie dlatego w tej drugiej, późniejszej księdze to zło, spis ludności, przypisany jest już bezpośrednio złemu duchowi. Tak. Z przykrością musimy kończyć tę część naszego programu, naszego wykładu. Jak czytać Pismo Święte? Zostały jeszcze nam do omówienia dwie bardzo ważne zasady, mianowicie uwzględnienie rodzajów literackich, jak i uwzględnić okoliczności powstania dzieła. Ale być może te punkty zostaną przeniesione do naszego kolejnego spotkania już po wakacjach, w trzecim roku działalności telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Zakończmy zatem wskazaniem, jak to jest przyjęte, pewnej lektury. Otóż serdecznie polecamy tę książeczkę, Gdy słowo staje się ogniem. Ta książka uczy, ta niewielka lektura uczy, jak rozkochać się w Piśmie Świętym i jak je odczytywać. Jest tu szereg pięknych wskazań do tak zwanej lectio divina. Odczytywanie Słowa Bożego, które ma nas przemieniać. Książeczka autorstwa François Cassigena Trevedy została do naszego programu ofiarowana przez wydawnictwo Ojców Benedyktynów z Tyńca, za co bardzo serdecznie dziękujemy w tym miejscu. Więcej nawet jest kilka egzemplarzy tej książeczki. Mamy kilka egzemplarzy ze sobą. I zgodnie ze zwyczajem w ramach naszej katedry za każdy telefon z pytaniem do programu zostanie ona przesłana jako pewien upominek i podziękowanie za oglądanie, za słuchanie i za uczestnictwo w programie. Drodzy Państwo, czekamy więc na pytania. Telefony do naszego studia 56 657 0011 z końcówką 12, 13 i 14. Jest też telefon w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dzisiaj temat naszego wykładu, jak czytać Pismo Święte. Można by nawet próbować teraz o tych rodzajach literackich i okolicznościach powstania różnych ksiąg, ale to jest tak. Pytanie, no na przykład sięgać po właściwy tekst Pisma Świętego. Ktoś powie, no to dlaczego ich tyle tworzyć, prawda? Chociażby mamy tą tysiąclecia, teraz paulistów i kolejne wydania.
Pamiętajmy, że to, co powiedział ksiądz profesor Mariusz na początku. Przekład jest nie tylko przekładem, to nie jest tylko przełożenie treści, ale jest to także interpretacja tekstu, którą wnosi w tekst tłumacz danego dzieła. Skoro jest to interpretacja konkretnej osoby, oczywiście wybranej i odpowiedzialnej, to jednak jest to jedna z możliwych interpretacji. Widzimy to chociażby na różnych tych przekładach, pełna łaski, a napełniona łaską. Każdy z tych tłumaczy będzie podawał argumenty, dlaczego wybrał właśnie takie sformułowanie, takie wyrażenie dla swojego przekładu. I właśnie kiedy tekst staje się dla nas niezrozumiały, tekst biblijny, to jednym ze sposobów odczytywania tekstu biblijnego, zrozumienia tekstu biblijnego, jest sięganie po różne przekłady i porównywanie tych różnic, bo zapewne znajdziemy różnice, a który, no tak jak wspomnieliśmy, to przede wszystkim te, które mają aprobatę władzy kościelnej, tak zwane imprimatur. Drodzy Państwo, każdy, kto postawi pytanie, w dzisiejszym programie otrzyma książkę Gdy słowo staje się ogniem. Mamy pierwszy telefon, proszę bardzo. Halo? Halo? Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Boże. Halo? Szczęść... Proszę bardzo. Szczęść Boże. Ja mam takie pytanie. Chciałam się dowiedzieć i zaczerpnąć wiadomości, bo ja czytam Pismo Święte, ale wiele rzeczy jeszcze nie rozumiem. Nie wiem, czy to zależy od każdego indywidualnie, czy ktoś musi bardzo się wdrożyć i każde te pismo, każde jakieś czytanie, ja wiem, że ma swoje teraz do odniesienia na dzień dzisiejszy życie, bo każdego, nie? I tutaj teraz też tak właśnie czasami rozumie, a czasami niektóre nie rozumie tematy. Dziękuję bardzo, Panie Bożeno. Dziękujemy bardzo serdecznie. Pamiętajmy, czytając Pismo Święte, to jest podstawowa zasada. Akurat dobrze, że ten telefon pojawił się na początku, bo o tym nie mówiliśmy. Czytając Pismo Święte, to nie jest lektura jednorazowa. Tak jak czytamy jakąś powieść, jesteśmy zachwyceni, ale odłożymy ją na półkę i taka lektura nam w zupełności wystarczy. Powieść zapadnie nam w pamięci, będziemy umieli ją nawet po latach przypomnieć sobie i podać, przynajmniej nawet w ogólnym zarysie, przebieg narracji. Pismo Święte po pierwsze jest lekturą na całe życie. Mamy wciąż odczytywać, poznawać Pismo Święte. A to, co tutaj pani Bożena postawiła jako problem, że czas czytam, a czasami rozumiem, czasami widzę, jak to jest, a czasami nie. Jako żywo przypomina się bardzo piękna scena z Dziejów Apostolskich z 8 rozdziału, kiedy Filip widzi i właściwie słyszy dworzanina królewskiego odczytującego notabene trudny tekst z proroctwa Izajasza. I pyta się Filip, czy rozumiesz, co czytasz? A ten dworzanin odpowiada, jakżeż mogę rozumieć, jeżeli nikt mi nie wyjaśni? Otóż to też jest sposób na lekturę Pisma Świętego. Sięgać właśnie po wartościowe artykuły, książki, korzystać z odpowiednich programów biblijnych, które pozwolą nam lepiej zrozumieć odczytywane fragmenty Pisma Świętego. Prosimy bardzo. Halo? Tak. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. A ja w ramach tej audycji, która jest w tej chwili prowadzona w telewizji Trwam, chciałam zadać takie pytanie. Ponieważ ja jakby już jestem może dłużej w ramach czytania Biblii, ale wiem, że na początku miałam wielkie trudności. W sensie, od czego zacząć? Jaka jest chronologia? Czy jest, istnieje może taka? Bo chciałabym ewentualnie, jeśli rozmawiam z kimś, przedłożyć może, od którego rozdziału najlepiej byłoby zacząć, bo ja sama przyznam, kiedy zaczynałam czytać i zaczynałam to od początku, to było dla mnie trudne.
a przyjęcie tego słowa, zrozumienie go i być może istnieje jakaś chronologia. Jeśli tak, to chciałabym poznać jaka i od którego rozdziału, na przykład czy od Księgi Mądrości, czy Psalmów i tak dalej. Jest to dla mnie istotne i chciałabym też jakby dla ludzi, z którymi mam kontakt, z którymi na co dzień jestem, pytają mnie raz o to, dopowiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo gorąco dziękujemy za to pytanie. Rzeczywiście tak jest, że Biblia jest księgą, która powstawała, jak wspomnieliśmy, na przestrzeni bardzo długiego okresu czasu. Po drugie, powstawała w kulturze, mentalności zupełnie obcej naszej zachodniej cywilizacji. Powstawała w kręgu myślenia semickiego, które jest dalekie od prawniczej myśli Rzymu czy filozoficznej myśli Greków, a o takie właśnie myślenie ukształtowane jest nasz sposób postrzegania świata. W związku z tym są w Biblii takie księgi, które nam jest łatwiej zrozumieć, które są bliższe naszemu sposobowi myślenia. I są to przede wszystkim księgi powstałe w języku greckim, a więc Nowy Testament. I myślę, że warto, rozpoczynając lekturę Pisma Świętego, sięgnąć najpierw po te księgi, które są nam bliższe i które łatwiej zrozumiemy. Najpierw Ewangelię, później Dzieje Apostolskie, listy świętego Pawła. Do tych trudniejszych ksiąg przechodzić z czasem, kiedy Pan Bóg już zacznie kształtować nasz sposób myślenia, kiedy zaczniemy już myśleć jakby słowami Biblii, wtedy przedzieramy się do tych trudniejszych ksiąg, zwłaszcza Starego Testamentu, czy być może Apokalipsy, jak twierdzą niektórzy, najtrudniejsze księgi. Więc pierwszy sposób, który jest proponowany przez Kościół, to tak zwane lectio continua, czyli ciągłe czytanie, rozdział po rozdziale, ale właśnie poczynając od tych prostszych ksiąg. A drugi sposób to zachęca nas Kościół do tego także, aby sięgać po czytania liturgiczne danego dnia i zapoznawać się z tymi tekstami, które przeznaczone są na dany dzień, na liturgię eucharystyczną. W ten sposób również czerpiemy z całego bogactwa Pisma Świętego. Czyli możemy powiedzieć to, co też czynimy na antenie Radia Maria, szukając Słowa Bożego, przygotowujemy się do tej konkretnej liturgii niedzielnej. Czy też poprzez codzienną lekturę Ewangelii w programie, w telewizji Trwam, poprzez program Słowo Życia. Tak. Natomiast co do chronologii, bo też tutaj pani Lidia pytała się o chronologię. No, wśród biblistów to jest jeden z największych, prawda, jedno źródło podziału, ustalenie chronologii pewnych ksiąg, czy na przykład Księga Przysłów z początkowymi fragmentami rzeczywiście jest najstarszą, najstarszą księgą, taką już rzeczywiście w wymiarze kanonicznym. Może bez wielkich obietnic, ale myślę, że także obok książki tutaj dla pani Lidii, to przygotujemy taką tabelę chronologiczną powstania ksiąg, zwłaszcza Starego Testamentu, i z pewną propozycją kolejności czytania. Dziękujemy za to pytanie. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Mówi Maria Czesława z Dolnego Śląska. Prosimy. Ja mam takie pytanie, bo tutaj panowie podajecie, że istnieją rozbieżności nawet w tej samej księdze. Ale dlaczego? Przecież nawet synoptyczne Ewangelii się porównuje. To dlaczego te rozbieżności są? Ja nie rozumiem tego. Bardzo dziękujemy. No, no właśnie, jeżeli się je porównuje, to znaczy, że są pewne, czy mogą być pewne rozbieżności. Pani Maria z Lublina. Tak. W takich przypadkach na pytanie tutaj pozwolę sobie pierwszy zabrać głos, ale odpowiadam w ten sposób. Streśćmy ten wykład. Niech każdy z słuchaczy streści te 40, prawda, czy już więcej minut tego wykładu. I prześlę do studia. I później te notatki, zapisy byłyby odczytywane. Czy będą te same spostrzeżenia? Jaka jest odpowiedź? Na pewno nie. Pojawią się pewne różnice. Ktoś zwróci uwagę na sposób mówienia albo na treść mówienia. Inny zaakcentuje gestykulację, inny scenografię, ktoś inny scenografię, i pojawią się różne wypowiedzi, pewne rozróżnienia w przedstawieniu tej samej narracji. I to cechowało autorów biblijnych w ramach danej księgi, jak Księga Rodzaju, tylko pamiętajmy, księga, która przeszła ogromną ewolucję, kilkuwiekową ewolucję. To nie była księga napisana od pierwszego słowa
wyrażenia na początku do ostatniego słowa całościowo, tylko powstawała etapami, czy w ramach właśnie Ewangelii synoptycznych, czyli dwóch różnych ksiąg? A pytanie Pani Marii jest bardzo na czasie, dlatego szczególnie za nie dziękujemy. Otóż za kilka tygodni być może już w języku polskim ukaże się dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, który mówi o nowym odczytaniu natchnienia biblijnego i mówi o tym, czym jest prawda Pisma Świętego. Najogólniej mówiąc, święty Augustyn kiedyś tak pięknie powiedział, że Pan Bóg napisał Biblię, dał nam Biblię, bo chciał wykształcić chrześcijan, a nie matematyków. Nie chodzi więc o to, że wszystkie szczegóły historyczne, geograficzne, meteorologiczne, astronomiczne muszą się ze sobą zgadzać i odpowiadać stanowi wiedzy, ale Biblia jest nieomylna w tym, co dotyczy naszej wiary i moralności. I w tym absolutnie w Biblii nie ma żadnych sprzeczności, a to jest najistotniejsze. Bardzo dziękuję księżom za poprowadzenie naszego wykładu. Do zobaczenia w następnym semestrze. Tak. Dziękujemy pięknie. Roku. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy. Przed nami jeszcze jedno spotkanie za 2 tygodnie i po nim spotykamy się w nowym semestrze w październiku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.